Majewski przedstawia studio reklamy spontanicznej Spontan. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy. Jest mi niezmiernie przyjemnie, tak więc proszę Państwa, proszę bardzo. Muzeum Archeologii Najnowszej zaprasza na wystawę Duperele, obejmującą pamiątki i wykopaliska z epoki wczesnego PRL-u. Wśród najciekawszych eksponatów: etykiety zastępcze Dolnego Mazowsza, solniczki barowe, słoikowe, slose opęd, mielonki wołowe w sosie własnym i blasze pancernej, w tym przebój spożywczy Mazur, napój pomarańczowy o smaku jabłkowym i inne okazje. Wystawa Duperele prezentuje również wykopaliska z epoki PRL-u łupanego. W tym najsłynniejsze wykopalisko, czyli tylny fragment spodni wojewody, wykopanego za nieodchubienie lasu przed przyjazdem pierwszego sekretarza. Duperele. Przyjdź. Zobacz. Wyjdź. To była reklama. Dzień dobry. Drogie mamy, tylko sok Spróbuś posiada certyfikat Instytutu Ojca i Syna. Tak więc tylko sok Spróbuś nadaje się do picia dla waszych pociech. To nieprawda, bo certyfikat Instytutu Ojca i Syna dostały również soki Bogoskrót, które jako jedyne zapewniają... O, przepraszam, bzdura, gdyż nasze soki Spróbuś są lepsze, bo dodatkowo mają certyfikat Instytutu Matki Polki i Syna Bułgara. Który, jeśli można prosić o przesunięcie, moja droga, krowo, przepraszam, posiadają również soki Bogoskrót, jak i stempel Instytutu Sióstr i Braci Karamazow. Nie pchaj się! A, nasze też i odsuń się! Mają lepsze, lepiej profilowane butelki z certyfikatem Instytutu Szkieł Obłych, a złapą precz! A macie lafiryn do korki z atestem! A gdzieś ty trwałą robiła, że wygląda jak chrust afrykański, ty pasztecie! A co ty? Ty paździerzu! O, łapy, łapy, masz twarz! Weź te swoje soczki! Nadaliśmy pierwszą na świecie reklamę konfrontacyjno-porównawczą. Zainteresowane firmy konkurencyjne zapraszamy do jednoczesnych wystąpień na żywo w spotach radiowych. Zapewniamy: jeden mikrofon, napoje chłodzące, opatrunki i pomoc chirurgiczną. To prawda aż nazbyt oczywista. Gdzie dwóch się bije, tam jeden przeżyje. Zapraszamy klientów. Kurczę! Normalnie mnie język ugryzła, zanim jej wytłumaczyłam, czy produkt jest lepszy, nim straciła przytomność. To była reklama. Reporterzy gazety Przeżycie na stojąco ujawniają kolejną aferę związaną z Białym Domem. Pani Renata Bożena z miejscowości Grześki Centralne, molestowana przez prezydenta Billa Clintona. Renata Bożena, pytana, gdzie to było, mówi: a, to w tym Białym Domu. Pani Renata mieszka w Białym Domku z konkubenem Benonem. W nocy z 17 na 18 stycznia oglądała Horror i Panorament. Pokazywano akurat prezydenta Clintona na polu golfowym, kiedy czmok się zrobił i wtedy ktoś mnie zmolestował po ciemaku. Pani Renata twierdzi, że to na pewno był prezydent USA, bo usłyszała zwrot w języku angielskim: thank you. Pani Renata Bożena chce dochodzić swoich praw, bo tak. Żąda zadośćuczynienia, bo tak. I $1,000,000 odszkodowania. A jak? Chyba że prezydent normalnie się ze mną łozeni. Redakcja Przeżycia na stojąco chce pomóc pani Renacie Bożenie w dochodzeniu swoich praw i zebrać 1,000,000 podpisów, a następnie wysłać pod adres USA, Biuro Inwentaryzacji Kobiet Wierzących, że były molestowane przez prezydenta.
Skoro Clinton chce nas w NATO, niechaj żeni się z Renatą. To była reklama. Nie dojdę! Nie dojdę! Wiedziałam, że wyszłam za nie dojdę. Problemy z dochodzeniem? Nie każdy jest kapitanem Żbikiem, wiecznie tryskającym energią. Dlatego niektórzy muszą korzystać z usług. Biura dochodzeniowego magister Grażyny Wilgoć. Mówi magister Grażyna Wilgoć. Wszystkich, którzy mają problemy z dojściem, doprowadzamy. Biuro dochodzeniowe magister Grażyny Wilgoć. Mam mały problem. Od 60 lat nie mogłem do tego dojść. Aż nie ma problemu. Ja pana poprowadzę. Proszę podać mi rękę. Dochodzę. Dochodzę. Wychodzę. Biuro dochodzeniowe magister Grażyny Wilgoć ma swoje dojścia. Doprowadzić? Doprowadzili. A kto odprowadzi? To była reklama. Przekopane, przekopane. Przekopane 2006. Biuro Ogólnopolskiej Chrapki na Olimpiadę Zimową ogłasza przetarg na... Podwyższenie giewontu o 1000 metrów celem uatrakcyjnienia widokówek. Przemalowanie kozic na flagi państw i przyuczenie do zawodu hostessy. Wykarczowanie tatrzańskiego parku, by Japończycy mieli gdzie robić zdjęcia grupowe. Przerobienie świstaków na kasowniki i otwieracze do musztard. Położenie lastryka na kasprowym, by lśnił o zachodzie słońca. Wykaflowanie dna morskiego oka kaflami z podpisami sponsorów. Przekwalifikowanie niedźwiedzi na ochroniarzy i na ciepłe siedziska dla VIP-ów. Zmianę kierunku Dunajca celem ułatwienia dopływu kiełbas i plastikowych talerzy. Przekopane 2006. Trzeba wiele znieść, nim Europa powie nam cześć. To była reklama?